lecisz. No hej ludziska, cześć wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie, mówiąc my mam na myśli siebie, czyli Grzecha 40, Dudusia, czyli Dudusia, Szewę i Krisa, taki to czworokącik. Witajcie, Dudusia 87. Tak jest. No, witamy was nie gdzie indziej jak w kolejnym epickim, mam nadzieję, odcinku serii Zagrajmy w Resident Evil 5. Z tego co pamiętacie, ostatnimi czasy przedzieramy się przez rafinerię. I prawdę mówiąc, to że jest chyba trzeci odcinek, na którym się przedzieramy przez rafinerię. Bardzo złożona lokacja, że tak powiem. I postulowałbym, Dudusiu, żeś podszedł do drugiej wajchy i pociągnął. Tam jest druga wajcha też? To są dwie wajchy? Na poprzednim materiale mówię, ty mnie w ogóle nie słuchasz. No ja cię nigdy nie słucham, dobra, już idę ciągnąć. Że jesteś kobietą, to na odwrót powinno być. Duduś, ty mnie w ogóle nie słuchasz. A co amo mówiłaś? Tam jakieś amo widzę. Gdzie? Mój sokoli wzrok dostrzegł amunicję. Gdzie? No to. No tam. Na workach, na workach! Blondynko na workach tutaj! A, jest. Jest. No i dobra. Sprawdzałem. Dobra, otwieramy. Ciągamy. Ciągniemy. 3, 4. No i co? No i jajco. Musimy tam... Do motorówki teraz. Czyli do ciebie, po coś ty tu? A. Do Murzyna. No idę! Murzyn cię wzywa. Musina, Musina. Kryle, 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 kryle. Komary. Czemu mnie drzwi zamknąłeś? Chlipie mnie! Ze mnie puto starczą. Bez ze mnie byś sobie nigdy nie poradził. No a jak w poprzednim materiale rozwaliłem dwóch CKM-istów, to nikt mnie nie pochwalił. Bo to twój obowiązek, za to się nie chwali. No dzisiaj chodź. Umrzesz, Heniu. Chodź. Czekaj, zobaczę, czy czegoś nie zostawi. Nie, co za chaos. Prosto, prosto. Jak ci zaraz liścia szczelę, to byś miała. Okay. Let's go get this early. Let's go! Ej! O! Let's go! Wiedzieliśmy jak zacząć tę serię. Nie mogliśmy tutaj dokończyć, nie? A to nie jest koniec rozdziału, zobacz. No nie, nie. Jakieś jeszcze bardziej błotniste błota niż ostatnio. Prawie jak Wisła w Krakowie. To jest ten moment, co on ginie? No nie wiem. Ja podejrzewam, że go boss zeżre. Dałbym sobie jaj! Czekaj misto. Dobra, nie, zabijaj go, bo tu masz doświadczenie. Nie cierpię tego. Masz snajpery? Postaram się im headshota sprzedać, ale musisz mnie osłaniać. Ja. Ogi zaporowy, nikt się tak nie osłania jak ja. Jestem, on teraz się zabije. Nie, ale ty jesteś celny, ja cię kręcę. Ja bym trafił w dupę komara z kilometra, stary, mówię ci. A Joker czeka. Czarny charakter. Kim jest ten średniowieczny lekarz? Pewnie to ta koleżanka tego... Oja, Chrisa. Miecz świetlny! To jest dildo. Nie, to było rękojeść miecza świetlnego. To jest Lord Vader! Albo Kylo Ren, bo też taką masz. O, to będziemy z nim walczyć? Pewnie się w potwora zamieni. Chcecie wiedzieć, skąd mam te bliny? Patrz, mam miecz świetlny. Musiał się wpuścić, tak? Ale jakie to jest głupie w tego typu produkcjach? No bo gościu się zamienić w potwora, tak? No i co ma teraz życia? Nawet jeżeli by nas pokonał. Ale takie dostał rozpis. Zmienia się. Słóweczka, popatrz. Na
Multi-deal do potwora się zmienia. Ty stary, to jest jakaś ośmiornica. Nie, to jest multi-deal do potwór. A to mówisz, że pod Warszawą takie występują, tak? O panie, na każdym tym, na każdym skrzyżowaniu. Zwłaszcza na trasie na Nieporę. O kurde. Tego się nie spodziewa. Ale to ma wackę. To Kraken jest. No dosłownie. Release the Kraken, ty no. No Kraken. To oglądał piratu. No serio? Przyznam szczerze, że ociupinkę mnie zamurowało w tym momencie. To już jest trochę przegięcie. Tak momentalnie się szybko zmienił w takiego bydlaka. Okej. Okay. Nic tu nie ma. Mam, jak nic tu nie ma? Karabiny masz, człowieku. I tu jest apteczka. Ja strzelam jakiś granat Nike'em. Pty się płaszcz! Jak mi to Dead Space'a przypomina, tamta była taka akcja. Pty się płaszcz! Gil, pty się płaszcz! Wacko Macki! Wacko Macki. Powiem ci, Duduś, jak chodziłem do podstawówki, to nie myślałem, że tak się potoczy moje życie, że będę toczył nierówną walkę z Wacko Mackami. Wacko Wackami? Dokładnie. Tam chyba trzeba w ten pęcherz pławny napierdupcać, wiesz? Tą galaretkę. No, 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 strzelą, strzelą. A jak mamy taki człowiek, to nie jest. To się przegrzewa. Coś ci się stało? Nie wiem, jak to tego uniknąłem. Trzeba uniki robić. No trzeba, trzeba. No trzeba! Z drugiej, Duduś. Drugiej. Z tej, która jest po drugiej. Pozwól, że się wyleczę. To chyba... Znowu Wacko Macki. Wacko Macki! Kosz ty w dupę jego masz, tu trzeba mieć cela. Ła, nagrzał! Jakie to jest chamskie! F i C miałem kliknąć, no stary skumaj. Ja też Jedna Wacko Macka załatwiona. Dobra, druga załatwiona. Trzecia załatwiona. Yeah. Czwarta też. To w dupę mnie go mać. Pęcherz pławny! Jakie to jest nienormalne. Ty, nawet nie miałem uniku. Czemu mnie dziabnął? Zjadł cię? Jak on podpływa, to automatycznie już trzeba uciekać, wiesz? Dobra, długa mańka. Pewnie, no. A. Przewidywalne się to robi. Zaraz znowu będą wacki, macki. Nie mów hop, bo zaraz się może przestać robić przewidywalne. No i gdzie to jest? No właśnie. No i widzisz, wykrakałeś. Bożek. Na penisie go trzyma. Widziałeś go? Da się tam obrócić karabajna na niego? Da. Dawaj tego wielkiego wacka. A same lufa. Przegrzała mnie się lufa. A nie, zjadł mnie. Debil. Łama. Znowu napierdolaj. Ty, poczekaj, bo tu jeszcze te. O kurde. Pomniejsze penisy. Troszeczkę mi to przypomina strukturę rosiczki, wiesz, ten jamopłon. I on chyba musi stracić wszystkie cztery od nogi Ryjca, wiesz? Od nogi Ryjca? No bo tam ma ten ryjec po środku, nie? I wcześniej miał cztery od nogi, teraz ma tylko trzy, widzisz? Poza tym, błagam się, Dudu, się takie oczywiste rzeczy mówię. Nigdy nie walczyłeś z takimi wackowatkami? Nie wiem, da walw tego dyndającego się. Tą penisybinę. O, chyba się pożygał.
No musiał nam się spuścić na okręt, naprawdę. Kto to będzie sprzątał? Ale ohyda. W Krakowie. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! Exploduje. You're Chris. What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them. To uczucie, kiedy gadasz z płuco z Sawką. But it's not gonna change anything. You're still screwed! Where's the time here? Now what? We keep going. Keep going. Co to w ogóle było, stary? Oświeć mnie, z czym my walczyliśmy? Co? What? Co to miało być? Nie wiem, ale było... A, tym razem miało więcej zabitych zdolności. No, gratuluję. Na dobrą sprawę trzeba przyznać, że... Kolejny boss za nami. Ale to było dobre, ale my jesteśmy dobrzy. Nie znaliśmy swojego męstwa po prostu. Dobra, mamy coś nowego do kupienia. Zaraz zobaczę, co to jest. A, ten twój shotgun, który zebraliśmy ostatnio. Siła ognia, ta broń, którą mam teraz, jest słabsza niż moja, którą mam ulepszoną na chwilę obecną. Znaczy, to było oczywiste. To, no, wiesz, się nie ma co dziwić. Tylko po ulepszeniu pewnie ta nowa będzie lepsza. Chociaż, nie wiem... Nie znam się, może głupoty gada. No niby tak, ale nie wiem, czy w tej sytuacji nie odłożyć jej i na razie nie wydawać kasy na ulepszenie, poczekać, aż się znajdzie taką, która bazowo będzie lepsza niż moja ulepszona i tamtą dopiero zacząć ulepszać. O ile taką znajdziesz? No, zobaczymy, na razie ją schowam. No, zobaczmy. Dobra, ogarnij sobie ekwipunek. Jak to się przesuwało do magazynu? Usuń, musisz dać. A. Aha, no widzisz. Czy masz więcej granajdów? Ty masz moje ammo przede wszystkim, dawaj je. Dawaj to! Złodzieje amunicję mi zabrali. Masz, nie jęcz. Nie mam grenadów, nie mam nic. Ja gotowy. To poczekaj jeszcze. A może kupię sobie jedną leczniczkę. Czy wiesz co, ja mam 3, więc mogę ci po prostu dać jedną. To oszczędzaj kasę. Daj mi jedną. Dziękuję. Zastanawiam się, bo mam jeszcze jedną minę w ekwipunku. Czy jej czasem nie wziąć, się zastanawiam. Jak myślisz? Nie, wiesz, zostaw sobie. Chcę brać. Zostaw sobie coś. Podnosić. Wezmę trochę ammo do tego, a to sobie odłożę. O, tak zrobię. I jeszcze sekundeczkę mi daj, ale to dosłownie mi jedną sekundeczkę. Ja odłożę te 40 ammo. No, po co ci tyle? O, i będę miał tak. Ja sobie coś ulepszę. Myślę, że przebiję sobie, ulepszę normalnie siłę ognia tutaj, o. Lecimy, Grzegorzu. A gdzie? Walczyć z zombiakami. No to pojechali, ja już gotów. Lecę do Chicago, lecę do Chicago. No nie jesteś gotowy, bo nie kliknąłeś gotów. Tam, gdzie są turboknury. Proszę bardzo.
Jamskinia. Jaki ty spostrzegawczy jesteś. A widzisz? Nie toporze tutaj pewnie będą. Ale jestem w szoku, dalej go nic nie zabiło. Jego na pewno coś zeżre, tylko kiedy? Albo stanie się potworem i będziemy z nim walczyć. Nie wątpię. Pokonaliśmy już złego. Uroboros? Uroboros? I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. Słyszałeś gdzieś, kto do ciebie był? Patrzyłem ci się na oczy. Nie zauważyłem, co gościu pisał. Odpłynął. Co za cham? Zostawił nas. No ja tak nie słuchałeś, co mówił. A co mówił? Że spróbuję anulować odwrót. What? Jak to anulować odwrót? Bo oni spieprzają, a mają nie spieprzać, tylko nam pomóc. Okej. Okay. Powiedzmy, że to ma sens. Powiedzmy. O, this is Africa. Wyleczmy się może, co? Czekaj, ja nas wyleczę. Leczę. Leczę. Tu przy wszystkich. A jak cię leczyłem? Jak cię spsikałem? Łach. Uroboros, musimy to zniszczyć. Byre. Barabara. Byre. Wow, jakiś prehistorycznym. To jesteśmy jak ten. O, pajęk. Nie myślałem, że będziemy z pająkami walczyć. To mam nadzieję, że pod koniec tego etapu dadzą jakiegoś fajnego bossa, takiego pająka wielkiego, obleśnego. Indiana Jones i obleśne pająki, czekaj. My jesteśmy Inkwizycja, hopsasa. Zabijanie. To nasz znak. Dobra, czekaj, masz dużo miejsca, ja bym ci coś dał. Ujaj, Tom. O, pająk! No tu jest kibes. Aby jeszcze go chciał w przyszłości, będziesz chciał. Ale pająki... No co pająki? Są fajne, bo wystarczy w nieraz strzelić, chciałem powiedzieć, po czym oddałem w niego 4 strzały. Przede wszystkim pająki są fajne, bo to pająki. Zawsze lubię pająki w grach. To jest takie... Fajne bydle po prostu. Fajnie się do tego strzela. Nie wiem, jak pozbywasz się pająków w domu, ale jak strzelasz do nich... Wyjmuję CKM! I tak nadrzucam. Pająk! Gorzej, że to tak z podziemi wychodzi, po prostu od tak. Myślę, że fajnie by to wyglądało, jakby się spuszczały na przykład na jakichś pajęczynach. Ja nie wiem, jak ty lubisz patrzeć na jak się coś spuszcza, to jest twoja sprawa, nie musisz nam o tym mówić. A potem to na mnie jest, że mnie tylko zbierać do myśli po głowie chodzą. A to ty zacząłeś, amunicję tu masz. Chodź tu! Odwróć się! Co ja zrobiłem? Zlazł! Tu. No nie mogę zeskoczyć, czekaj, dobra, już jestem. Zamiast zeskoczyć, to kopnąłem drabinę. Co za gość. No i co? Mi się noga omskła. Jak my wejdziemy teraz na górę, jak żeś kopnął drabinę? I... Ty, to nie jest głupie pytanie. Przecież się to musi dać jakoś ustawić, no dajże spokój. No to ustaw. Ja pierdzie... No nie gadaj. No, bez jaj. Jak ty... Takie niedoróbki w tej grze są? No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Nie, można postawić. Oh. Trzeba było podejść nie do drabiny, tylko do jego skarpy. Nie, to jest... Oj, głodny się robię. Robisz się głodny. Też powoli się robię głodny. O kurde, dużo tego! Osłaniam cię! To dobrze, bo ja uciekam. Jak uciekam? Jak prawdziwy mężczyzna, zostawiam kobietę z przodu i uciekam. Podoba mi się ten przeciwnik, bardzo klimatyczny. Fajna sprawa.
Ale wiesz, to strzelaj tak tylko raz, a potem dobijaj. No strzelam raz. Ale czym dobijaj? Językiem. Ty się świeci, ale nie mogę podnieść. Co ci się świeci? Skarb. Gdzie? Bo to trzeba rozstrzelać. Boże, co za noob! Boże, czy ty to widzisz? Nie, nie zauważyłem, co mam pod sobą, po prostu chciałem podnieść tak, wiesz, na ślepo, a nie z daleka, że się to świeci. Nie tłumacz, jesteś noobem. Jestem. Wszyscy wiemy. Inkaska dolina pośrodku Afryki. W jaskini. Indiana Jonesy tu jeszcze brakuje. No mówię, że to jest Indiana Jones i Rambo pająki. Nie, to jest skondensowanie Indiana Jonesy z tym... Z mumią, bo mumia niedługo wchodzi do kina. Nowa wersja. Z Larą, no bo jesteś ty i jestem ja. Czy nieco tak? A ja jestem Lara Croft. Ucha! Ja jestem Grzechu. Grzechu Croft. Grzechu Krowa, dokładnie. No ciekawa, ciekawa lokacja, muszę przyznać, fajna. Podoba mi się. Ty poczekaj, pojem do ścianie! Ha! Bałaś się, prawda? Morderca. No, pająk wielkości tarantuli, a ta nie będzie od morderców. Patrz jaka piła. Ktoś tutaj chyba trupiasz, czym sobie męczył. Pomóż mnie. Poczekaj, przyglądam. Pomóż mnie! Pompami nie idzie. Coś tu wisi, chyba trup. 400 milionów! Kupię sobie domek! Dupo pieniądze, zobacz, po 100. Płacisz kredyt. Mogłaś się bardziej postarać, no naprawdę. A tu jest wiszący sucharek. No ci mówiłem, że już oglądałem. Kabanoska. O, punkt kontrolny. Pąki kontrolne zawsze na propsie. Poczekaj, się muszę podrapać. Dobra. Nikt się nie drapie tak głośno jak ty z takimi odgłosami, powiem ci. To jest. O! Pchają na nas murzyny coś. Nie, no rozdzielili nas. Fajnie, a to mi się podoba. Dawno czegoś takiego nie było. Super. To ekstra, to mi no się nie, podoba. No nie, bo jestem noobem. Siema, dupusiu! Kto cię teraz pomaca po cycuszkach? Sama się będę musiała. Nie, no chyba na dół mam je zeskoczyć, nie? Tam się coś... A, bo ty nie możesz, dobra, nieważne. Tylko mam nadzieję, że gra nie będzie robiła takich zabiegów, że ty będziesz znajdywał amunicję do moich broni, a ja do twoich. O, tu byś się przydał. O, murzyny do mnie przyszły! Radzisz sobie? Widzisz, ty musisz do mnie przyjść, bo tutaj jest coś do pchania, nie? Jestem zajęty umieraniem, daj mi chwilę. Wspieram cię. Ale tego barachła to było. No i dupa, i zbieram twoje amo. Wyrespiło mi do pistoletu i do... Zbieraj, tu masz tą prawę. Tak się zastanawiam, ja ci tam mogę jakoś pomóc? Czekaj, nic na razie nie mogę podnieść. Muszę ogarnąć ekwipunek. Ła! Flashbanga wywalę. Zawsze chociaż jedno miejsce zbiorę. Nie wiem co zbierać. Podniosę twoją ammo do shotguna, bo to chyba najbardziej wartościowe. Na resztę już nie ma miejsca. Tu jest durne, ty musisz tu ze mną przyjść, bo tu są dwa skarby, dwie skrzynie do otwierania. A jak mam do ciebie dojść? Tego nie wiem, musisz kombinować. No biegnę, no. Jak o, mam, wyjerdują w ogóle. Cofnij się tam, gdzie mogłeś mnie osłaniać, ja też się tam cofnę i osłaniam je. Bo jest ich dużo. No lecą. No ty wstydu nie możesz. Ty wstydu. Dobra, zdech. Dobra. Zbieraj amunicję.
A krzaka dalej żeś nie podał, ale dobra, to coś tam pod niego zejdzie. Pan wie, że no, ci... Nie mam miejsca, rozumiesz? O, tędy musisz iść chyba. Idę, idę. A ty do mnie nie możesz zbiec, tak? Nie wiem. To spróbuj. Już idę zobaczyć tu po lewej stronie. Może mogę. Kurde, drugi krzak. Trzeba by to było... Ach. A ty, ja mogłem przyjść do ciebie. Ja se stałem cały czas na górze. No to chodź, to się... Czekaj, czekaj, stój, stój, stój. Dam ci coś. I teraz te krzaki poczekaj. Podbieram. Mam nadzieję, daj mi czerwonego krzaka, daj mi czerwonego krzaka. Poczekaj, poczekaj. Zbiorę jeszcze tego i połączę z zielonym. No dobra, bo też mam, bo ja mam zielone, to chciałem połączyć, a to w takim razie ty se połącz. Gdzie te amunicje były? No podbierałem wszystkie i ci dałem. Okay. Nic ci nie zmarnowało. To teraz no tam to są... tak trochę przylawiłeś, że tak se stałeś na górze. No ale cię wspierałem z góry i sprawdzałem, co można przesuwać, więc chodź ci pokażę. Chodź ci pokażę, gdzie są ważne miejsca. Poczekaj. Chodź ci po. Jak ty mnie wyzywasz? Chodź tutaj. O, trochę tu. Respektu, trochę kultury. Tutaj otwieramy. Beze mnie byś nie znalazł. Jak to spamuje, jakie nienachapane. Gdzie jeszcze teraz? Gdzie jest droga w ogóle? Teraz tam, gdzie się świeci. A tu byłeś? Byłeś. Byłeś. No nie byłeś, roślinka tu jest. Albo nie mogłem zabrać, to weź. Połączyłeś, to daj mi tą czerwoną, gdzie ty jesteś? Daj nie mi połączyłem. To łącz i daj, jak masz dwie czerwone, to mi jedną daj. Mam zieloną. Nie mam dwóch czerwonych. Mam tylko to, co ci dałem. Ale zielony też możesz połączyć. Ale jedną zieloną mam już pełną, poczekaj. Jakie imaginacje. Bo ja cię szpierdniczysz. No po co mi to dałeś? Pomogę, chodź. A wsadź se to. Chodź. Wsadź se to między nogi. Haj. Jakie... Nie kliknąłeś? No... Tak... Nie wylądowałem. Jaki słaby. Nie kliknął. Ja tak z telemarkiem wylądowałem. A ja wylądowałem na Mateję. Dobra. Czekaj, bo tutaj jest skrynka. Skrynka jest. No dużo skrynek. Twoja amo tu jest, gdzie stoję? Żre mnie! O, nie mogę się uwolnić, stary. No dlatego ci pomogłem. Kuźwa, nie pozbieraliśmy, a tu już... A spoko, to się tylko otwiera. Żre mnie! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Szybko! Zostawić cię na chwilę samego. Uleć się może. Ja już nie mam amunicji! Dlatego mnie tak zeżarli. Poczekaj, dystans buduję i postrzelam ze snajpy. No mogłeś obu nas wyleczyć. Nie mogłem, bo płonąłem, bo... Dobra, załatwiona. Poczekaj, bo to jakaś paranoja się robi. Jak cały ten gameplay, no to co chcesz? Ty, bo one tu w kółko przychodzą. Może wiesz co, pospieszmy się, zbierzmy te skrzynki i już chodźmy stąd, bo... te skrzynki. A nie, dobra, muza się skończyła, to już nie będą... Może będą przychodzić. Tu jest twoja mo. Bieraj. Rubineiro. Wiesz. Czekaj, zajrzę do ekwipunku. Aha, mam tyle. To przeładuję. Idziesz, Kajtek? Ja mi to na bezczela kajtkiem wyzywa. Ojeje, no znowu murzyny. Wymyślili nowego wroga, pającze. No to czemu nie dadzą nowego wroga, tylko w kółko się z murzynami walczy? To takie monochromatyczne. Monotonne. Monochromatyczne. No tak!
Tu będzie boss. Zobacz, ile mamy tych was w okolicy. Musi tu być boss. Wielka przestrzeń. Rozwalaj wazy. Tu masz amunicję, a nie to moje. A tam, gdzie ja byłem, jest twoja. No, no wiedziałem. Jadłeś. No to... No to kuźwa jest. Okej, okay. Z tym mamy walczyć? Naprawdę? To się wysadza. Trochę to dziwne. Gdzie ta moja amo? Czekaj, ja chcę... To musi gdzieś dojechać chyba, te kulki. Ty do tego strzelasz? Strzelałem i to wybucha wtedy. Ale one i tak zjeżdżają. One, my musimy je do czegoś użyć. One chyba są potrzebne, bo zobacz, że nowe przyjeżdżają. To czekaj, na razie pozbierajmy to, co mamy. Tutaj jest pełno twojego ammo, chodź tu. Pełno. Gdzie? No tam. Tam już uda. I tu, wszędzie jest twoje ammo. No wszędzie tylko twoje. Ja wziąłem twoje. Przypadek? No naprawdę, wszędzie tylko twoje, do pistoletu. Ja wziąłem twoje. Uważaj na te kulki analne. Zobaczę, czy tu gdzieś ma jakieś drzwi w ścianie, bo... Żaden człowiek tego nie otworzy. Że... Nie, bo tam jest... Tu jest podnoś coś, to wszystko, podnoś, widzisz, podnoś. Jest... Tak, tylko być tu teraz mądry i ogarnij, o co z tym chodzi. Mamy drzwi, to na pewno. Tak, jest napisane, że żaden człowiek tego nie otworzy. Musimy zobaczyć, może te kule tam muszą podjechać. Nawet z dzichu nie pomoże, gdy na dworze będzie stworzeń. Żaden człowiek nie otworzy. O mój Boże. Bo tu jest jakiś pierdzielnik na środku. Patrz, patrz, chodź tu, musisz przyjść do mnie. Idę. Tu trzeba pokręcić coś. Idę! Przekręcimy Bacusia. Czekaj. Dupę i zasnę. A dzięki. Pierdot poleciało w brud. Coś robimy, tylko jeszcze pytanie co? Otwieramy drzwi tym, pewnie. No i co? No ale to po co te kulki w takim razie? Nie wiem po co są te kulki, to jest dobre. Dobra. Może są po to, żebyś się pytał. Ot i zwykła... Ty, to się zamyka! Drzwi się zamknęły. Musimy zdążyć, tak? O kurde. No, jak to zrobić teraz? Dobre pytanie. Teraz jak... od razu po tym... Od razu biegniemy, nie? Mam pomysł, jak to zrobić, wiesz? Musimy to zrobić tak, że ja pobiegnę do drzwi, a ty się poświęcisz i będziesz trzymał wajchę. Aha, oto, biegłem. A ty się nie liczysz. A, i nagle... Kulki zniknęły. No, jakie to dziwne, nie? Taki bieg okoliczności. A, ta gra jest głupawa, naprawdę, momentami. Tak, ale ja ci powiem, że to jest nawet śmieszne, bo... Oni widać, że chcieli się wzorować na tych filmach akcji, właśnie jak Indiana Jones, Lara Croft, jak... Szklana pułapka, takie typowe filmy akcji, tylko że tak to stworzyli, tak to przepakowali akcją i wprowadzili takie mechanizmy, nie wchodź na to, że wręcz to zrobili przekarykaturyzowane i częściowo ta gra wygląda jak parodia. Tak weszliśmy. No, ja nie chciałem wchodzić. Ale baba to zawsze wyjdzie. Twój partner nie żyje, zginąłeś, Grzesiu. No to chyba ty. Bo trzeba było klikać F, no nie zauważyłem. Znaczy widziałem, że coś trzeba klikać, ale myślałem, że AD i tak spamowałem AD. Teraz jest mikro. Teraz ja nie skoczyłem. Ja pierdzielę, jakie mośki. No właśnie tak specjalnie teraz byłem wyczulony, co teraz pokażą, nie? Patrzę C. No dobra, do trzech razy sztuka. My jesteśmy dobrzy. Co chcesz, dobrze jest. Ja miałem V.
Ja pierdzielę. Ale prawie zdążyłem. Jakie to jest głupie. Palec mi wysiada, stary. Prawie zdążyłem. Już Gandalf będzie mógł podpisywać, jaki jest licznik śmierci, się będzie zmieniał. Daj spokój, jestem przesrany. Dobra, teraz wszystkie palce trzymam, wszystkie na klawiaturze. No kurw! Jakie to jest przesrane, to trzeba na styk zrobić. No co do sekundy. No, po którym? Po trzecim, tak? Tak, po trzecim to było. Ale to, nie podoba ci się coś takiego? Mnie nie. Średnio. Za długie. Na krótkie mety takie wstawki są fajne, ale tak długie. No przecież... No nie mogę, prosto... O, dobra, super, wreszcie. Już myślałem, że znowu zginąłem. Ja też. Ja pierdzielę. To było przesrane. Ale śmieszne są takie rzeczy. Wiesz co, ta gra jest super, jak się gra w koopie. Myślę, że jakbym grał sam, to... średnio. No masz tam drugi łańcuch. Szewa, ogarnij dupę leszczu. A na mnie tu kamanował. No dziabaj go. Małpa goryla. A nie głowa goryla? Nie, małpa goryla. 38 minut, co robimy? Czekaj, no już poczekajmy, aż się to otworzy. I zanim pójdziemy, to się pożegnamy. Ale to szkwanie wymyśliłeś. O, drodzy widzowie, dziękujemy wam za to, że z nami byliście w kolejnym odcinku z Resident Evil. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze oglądając to, jak my to nagrywając, chociaż biorąc pod uwagę popularność tej serii, mamy wątpliwości. Ale mimo wszystko, cóż, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i też nie zapomnijcie zostawić jakiegoś komentarza po sobie, bo im więcej zostawicie komentarzy i łapek, tym większa szansa, że ten film dotrze do szerszego grona odbiorców. Oto to. No to powiesz coś, czy tak? Mówię coś. Wiśniacku nawet do widzenia nie powiesz. Jest super, więc o co no, ci ja chodzi? Muszę z nim pracować, no więc wybaczcie, no tak to wygląda. Do widzenia. No, już? To już było twoje pożegnanie? A jak się mam jeszcze? Dobra, cześć, bo dzisiaj się z nim nie dogadamy się z Grzesiem, bo on jest po prostu wieśniokiem, no cześć. No hej ludziska, cześć, na razie. Hasta la vista, baby. Bye. Do widzenia, paka. Już.